przeciwny do głosu pana Marka Wojciechowskiego. Chciałabym uzasadnić, dlaczego akurat komisja rewizyjna podjęła decyzję o tym, że powinna zająć się sprawą. Otóż panie Marku, zanim zwołałam komisję rewizyjną, wystąpiłam do Departamentu Prawnego naszego Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o udzielenie informacji, czy komisja rewizyjna jest upoważniona do zajęcia się przedmiotową sprawą, czyli omówieniem sytuacji w Departamencie Gospodarki, i uzyskałam jak najbardziej odpowiedź twierdzącą, zezwalającą na zajęcie się tą sprawą. To po pierwsze. Także mieści się to jak najbardziej w planie pracy komisji. Są to sprawy bieżące sejmiku, tym bardziej, że jako radna i przewodnicząca tej komisji otrzymałam także prośbę o to, aby tą sprawą komisja się zajęła. Pan mówi o tym, że w odpowiednim czasie zostanie powołana komisja antymobbingowa. Panie Marku, z mojej wiedzy wynika, że komisja antymobbingowa powinna zebrać się już w ubiegłym roku w maju, dlatego że zarządzenie, które mam tutaj przed sobą, numer 124 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie opisuje we wszystkich tutaj czterech rozdziałach procedury, jakie obowiązują w naszym urzędzie, sytuacji, kiedy zostaną w jakiś sposób upublicznione informacje lub zostanie skierowane pismo na ręce zarządu poświadczające fakt nadużycia prawa i łamania praw pracowniczych wobec pracowników naszego urzędu. W związku z tym to postanowienie zakłada, że komisja powinna zebrać się w ciągu 7 dni. Z mojej wiedzy wynika, że do Urzędu Marszałkowskiego na przestrzeni 6 czy 7 ostatnich miesięcy wpłynęły 3 takie pisma. Słyszałam też, że pisma były anonimowe, w związku z tym komisja nie może się zebrać. Wydrukowałaś mi tego, co prosiłam, porządek pracy, cały plan pracy całego roku. Tak. Komisja powinna się zebrać w ciągu 7 dni, co zakłada ten dokument. I teraz w rozdziale 3, paragraf 17, dopuszcza się możliwość analizy skargi anonimowej, jeżeli zawarte w niej informacje wskazują na istnienie dyskryminacji i mobbingu. W związku z tym argumenty przedstawione przez pana, po pierwsze, że komisja rewizyjna nie powinna się tym zajmować, bo nie jest to w prerogatywach jej praw. Zostało to, jak powiedziałam, przez Departament Prawny prawomocnie jakby uznane, że jesteśmy jak najbardziej uprawnieni do tego. Po drugie, to, że pan mówi, że odpowiednia komisja się zbierze, niestety nie ma odzwierciedlenia w prawdzie,
ponieważ do tej pory po trzech pismach, które wpłynęły do marszałka, taka komisja się nie zebrała. Z mojej wiedzy wynika, że jest przesłanka prawna uniemożliwiająca zwołanie się komisji, ponieważ to rozporządzenie zakłada, że skład komisji, która powinna się zebrać, wchodzą przedstawiciele pracodawcy, przedstawiciele pracowników, pełnomocnik marszałka do spraw równego traktowania. Z tego, co mi wiadomo, do tej pory, za czasów sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość w naszym Urzędzie Marszałkowskim, taki pełnomocnik do spraw równego traktowania jest nadal niepowołany, co jest naruszeniem zarówno zarządzenia marszałka województwa, jak również moim zdaniem niedopuszczalnym łamaniem prawa, gdyż to rozporządzenie jest aktem obowiązującym i powinno być respektowane. Dlatego, panie Marku, my chcemy odbyć dzisiaj dyskusję na ten temat, właśnie dlaczego łamane jest prawo, dlaczego Zarząd Województwa Lubelskiego, mimo obowiązującego zarządzenia, nie respektuje jego zapisów i dlaczego mimo trzech kolejnych skarg komisja antymobbingowa powinna się zwołać 7 dni. Jeszcze raz podkreślam, rozdział 4 tego rozporządzenia, paragraf 19. Pracodawca każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi powołuje komisję antymobbingową. Takie komisje nie powstały i mam wrażenie, że ze strony radnych, którzy reprezentują Prawo i Sprawiedliwość, w słowach wyrażonych przez Marka Wojciechowskiego jest kolejny raz chęć zamiecienia ważnej sprawy pod dywan. Panie Marku, w grę wchodzi łamanie praw pracowniczych. Nikt nie chce robić awantury. Chcemy ustalić procedury antymobbingowe. Chcemy zapytać marszałka, bo był zapraszany na dzisiejsze posiedzenie także pan Michał Mulawa i miał być obecny i w imieniu zarządu województwa, który jest pracodawcą, miał zabrać głos w tej sprawie. Czy został powołany pełnomocnik marszałka do spraw równego traktowania? A jeżeli został powołany, to nim jest i po prostu dlaczego zapisy tego rozporządzenia nie są wdrażane w życie jako procedury mające zabezpieczać prawa pracownicze urzędu, pracowników Urzędu Marszałkowskiego. W związku z tym, panie Marku, proszę o wycofanie swojego wniosku, bo taką dyskusję i tak przeprowadzę, więc po co wy jako radni Prawa i Sprawiedliwości nie chcecie zająć się sprawą tych pracowników z Departamentu Gospodarki, którzy wnoszą prośbę o interwencję marszałka, o interwencję komisji, ponieważ do tej pory niestety można powiedzieć, że zaniechano pomocy tym ludziom. W związku z tym pytam jeszcze raz pana Marka Wojciechowskiego. Wycofuję swój wniosek, ponieważ przesłanki, które podał i argumenty,
No niestety nie są uzasadnione prawnie. Zatem odpowiadając, podtrzymuję swój wniosek. Proszę o, to wniosek oczywiście jest wnioskiem formalnym. Proszę o przegłosowanie wycofania tego punktu z porządku obrad, ponieważ zgodnie z artykułem 30 ustawy o samorządzie województwa komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Sejmiku Województwa w sprawie udzielenia i nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Oraz oczywiście podejmuje działania kontrolne wobec zarządu województwa, ale na pewno nie w sprawach pracowniczych, które należą do pracodawcy lub do Państwowej Inspekcji Pracy lub też do Sądu Pracy. Widzę, że pani przewodnicząca wydała już wyrok kapturowy na panią dyrektor Małgorzatę Kot. To jest niedopuszczalne, ponieważ pani już mówi, zachowuje się, jakby ta pani była winna, a my do tego zupełnie nie wiemy. Komisja antymobbingowa powinna się zebrać, przepracować i dopiero jeżeli będzie wniosek komisji antymobbingowej, czy też ustalenia dotyczące dalszego procedowania w tej sprawie, to oczywiście tak, ale na dzień dzisiejszy nie możemy zachowywać się jak komisja śledcza albo sąd kapturowy. Dlatego podtrzymuję swój wniosek. Nie jesteśmy organem, który szczególnie na tym etapie jest uprawniony do podejmowania, rozpatrywania spraw pracowniczych. Jeżeli nawet jakakolwiek komisja sejmikowa miałaby się tym zajmować, to co najwyżej komisja skarg, wniosków i petycji, ale na pewno nie komisja rewizyjna. Ale też, jeżeli nawet miałaby się zajmować, to na pewno nie na tym etapie. Co do tych 7 dni, o których pani mówiła, że komisja powinna się zająć sprawą. Tak, w sytuacji, gdyby wpłynęła skarga podpisana, nie anonimowa. Skargi podpisanej przez kogokolwiek nie ma. Nie wpłynęła do pana marszałka Jarosława Stawiarskiego, więc pan marszałek nie miał obowiązku nadawać biegu pracy tej komisji. Jeżeli będzie jakaś skarga podpisana, to wtedy tak. No niemniej jednak pan marszałek wychodzi i tak naprzeciw nawet skargom anonimowym, z tego co wiem, i komisja rozpocznie pracę, choć nie musi. Także proszę to docenić, że pomimo tego, że nie musi rozpocząć tej pracy, bo prawo stanowi zupełnie inaczej w tej sprawie, to jednak ta komisja będzie pracować, dojdzie do jakichś wniosków i wtedy nad tymi wnioskami ewentualnie możemy się pochylić, gdy zakończy procedowanie. Na chwilę obecną, powtarzam, jest to hucpa polityczna, sąd kapturowy. Rozumiem, że pani złapała, prawda, jakoś tam podstawę do tego polityczną, żeby uderzyć w zarząd województwa i w pana marszałka, ale wydaje mi się, że to nie jest ta droga, bo niech sobie pani też zważy, że to jednak no, dotyczy to konkretnych osób, prawda? I bardzo takiej materii, no, której nie powinno się roztrząsać politycznie. Więc no naprawdę proszę o pamiętanie, pani przewodnicząca, zdejmijmy to z porządku obrad, zaczekajmy, aż uprawnione, podkreślam, do tego organy zakończą pracę, a my ewentualnie, podkreślam, no raczej nie my, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, ale dobrze, a my ewentualnie jako Komisja Rewizyjna możemy ocenić pracę tej komisji, która zostanie powołana. Ja również chciałbym, składam wniosek formalny, żeby pani Róża Dyrka, sekretarz województwa, też odniosła się do pani zarzutów dotyczących właśnie tych 7 dni, kiedy ta komisja powinna zacząć pracę. Niech się pani sekretarz w imieniu marszałka wypowie, dlaczego tak się nie stało, czy się stało, kiedy się stanie, tak żeby mówić merytorycznie, a nie politycznie. No niemniej jednak, jak swój wniosek oczywiście podtrzymuję, bo uważam to za no, po prostu hucpę polityczną. Dziękuję. Panie Marku, niech pan się odnosi do tego, co ja mówię, a nie insynuuje i wymyśla niestworzone historie. Po pierwsze, żadnego sądu kapturowego nie było w moich słowach i nie było ani jednego słowa o pani dyrektor. Moje wszystkie uwagi dotyczyły zarządu województwa, który mając opracowany odpowiedni dokument antymobbingowy nie realizuje jego zapisów. Jako komisja rewizyjna jesteśmy organem kontrolnym, ale w planie pracy, także na rok bieżący, który dzisiaj będziemy głosować,
są sprawy bieżące oraz wynikające z prac sejmiku, a o interwencję zostałam poproszona osobiście, ponieważ nie chcę tego wykorzystywać politycznie. Może to mogą to potwierdzić media, które do mnie dzwoniły. Powiedziałam, że nie będę wyrażała żadnych komentarzy do czasu ustalenia faktów na komisji rewizyjnej. Niestety pan sam robi zadymę polityczną, bo zamiast pochylić się nad krzywdzonymi pracownikami, to pan robi z tego hucpę polityczną. Tu nie chodzi o sąd kapturowy nad nikim, tu chodzi o łamanie... Skąd pani wie, że ci pracownicy są poszkodowani? Skąd pani to wie? Kto to stwierdził? Dlaczego pani wydaje już wyrok na tym etapie? Co to jest w ogóle? Jak to, co to jest? To jest to, że chciałam ustalić fakty. Nie wspomniałam tutaj żadnej pani dyrektor. Ani słowem nie wymieniłam nikogo. Swoje uwagi kieruję do dokumentów obowiązujących w naszym urzędzie i braku ich respektowania. I niech pan nie tłacza mi słów, których nie powiedziałam. To nie jest żadna chucpa polityczna. To jest próba rozwiązania konfliktu. Próba wygaszenia trudnej sytuacji pomiędzy pracodawcą, jakim jest Urząd Marszałkowski, który delegował odpowiednie osoby do tego departamentu, a pracownikami. Ja nikogo nie osądzam. Ja tylko mówię, że nie respektuje się prawa w urzędzie. W związku z tym, jeżeli jest taka pana wola, poddam pod głosowanie. Natomiast dyskusje w sprawach różnych i wnioskach. Ja jeszcze chciałem, żeby pani sekretarz się wypowiedziała lub prawnicy, czy to w ogóle należy do naszych kompetencji. Bo to może nie należy do naszych kompetencji. Kto zabierze głos w tej sprawie? Jeżeli pani sekretarz będzie chciała się wypowiedzieć, to powinna wypowiedzieć się w funkcji omówienia sytuacji w Departamencie Gospodarki, który pan wnioskuje o to, żeby był zdjęty. W związku z tym udzielę pani Dyrce głos w sprawach różnych wolnych wnioskach, do których przeniosę tą. Ale to jest jednak futba. No przyzna pani, że ja proszę, to ja składam wniosek formalny o to, żeby prawnicy wypowiedzieli się, a wniosków formalnych nie można odrzucać. Więc proszę, żeby prawnicy lub pani sekretarz powiedziała, czy to w ogóle należy do naszych kompetencji, szczególnie na tym etapie. Coż to za problem? No niech pani pozwoli się wypowiedzieć, skoro pani jest taka otwarta i liberalna, to dobrze. Proszę się pozwolić wypowiedzieć. Proszę panią Dyrkę o głos. I nie mają mi tu przy miejscu. Pani bardzo proszę o mikrofon. Odnosząc się do wypowiedzi, dzień dobry państwu, dzień dobry pani przewodnicząca, odnosząc się do pani wypowiedzi, chciałabym poinformować, że wszelkie procedury zostały zachowane w naszym urzędzie. Owszem, zgodnie z zarządzeniem, tak. Do 19 stycznia wpłynęło pismo z fundacji, w którym poinformowani zostaliśmy o anonimowej skardze pracowników. Oczywiście kwestie dotyczące rozpatrywania skarg regulują przepisy kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, jak i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. I zgodnie z tym rozporządzeniem Rady Ministrów skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska, nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Niemniej jednak, ponieważ sprawa dotyczy spraw pracowniczych, marszałek zaraz po zwolnieniu lekarskim w poniedziałek pojawił się, pracował zdalnie i tego dnia podjął decyzję o powołaniu komisji antymobbingowej, pomimo że nasze zarządzenie mówi, że komisja antymobbingowa powoływana jest wówczas, jeżeli wpłynie skarga podpisana z imienia i nazwiska osoby, która zgłasza skargę i z imienia i nazwiska osoby,
która dopuszcza się znamion mobbingu, dyskryminacji lub molestowania. W związku z tym, dlaczego te działania nie były podejmowane niezwłocznie? Z tego względu, że Departament Gospodarki jest nadzorowany przez marszałka Stawiarskiego. Jak Państwo wiecie, w tym czasie pan marszałek Stawiarski przebywał w szpitalu na zwolnieniu lekarskim. Poza tym pani dyrektor KOD, o której już media tak rozpisywały się i wydały wyrok, również przebywała na kwarantannie. Więc żeby uruchomić tą procedurę, też chcieliśmy zbadać tą sprawę, ponieważ oficjalnie żadna taka skarga do nas nie wpłynęła. W tej chwili trwają zgłoszenia przedstawicieli do komisji mobbingowej. Mamy już zgłoszenia związków zawodowych. Pracownicy, poszczególne departamenty zgłosiły swoich przedstawicieli. Dzisiaj odbędzie się spotkanie i spośród tych przedstawicieli, które zostały zgłoszone przez pracowników departamentu, wyłoniona zostanie jedna osoba jako przedstawiciel pracowników. W komisji zasiądą jeszcze przedstawiciel pracodawcy. Jeśli chodzi o pełnomocnika marszałka do spraw równego traktowania, żadne przepisy nie obligują nas do tego, żeby takiego pełnomocnika powołać. Natomiast niemniej jednak marszałek podjął decyzję, że powoła takiego pełnomocnika. W tej chwili rozważane są różne kandydatury. Zależy nam na tym, żeby to była osoba, która cieszy się dużym zaufaniem pracowników. I kolejna rzecz. Chciałam powiedzieć, że procedury, jakie obowiązują w naszym urzędzie, antymobbingowe, dyskryminacyjne, są znane pracownikom, ponieważ każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z zarządzeniem marszałka, przystępując do pracy i składa oświadczenie, że się z tymi przepisami zapoznał. Zarządzenie jest dostępne na dysku sieciowym naszego urzędu. Poza tym na dysku znajduje się informacja dla pracowników zawierająca obowiązujące normy prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. Na naszej stronie dostępnej dla wszystkich pracowników znajduje się również szkolenie, które było prowadzone w naszym urzędzie, jeśli chodzi o mobbing. W tej chwili też podjęliśmy decyzję, że takie szkolenie będzie przeprowadzone dla kadry kierowniczej z mobbingu. Także to tyle, co mogę w tej sprawie powiedzieć. A jeśli chodzi, jeszcze bym poprosiła, żeby zabrał głos, jeśli jest to możliwe, pan mecenas, który tutaj twierdzi, że nie było takiej opinii z biura prawnego od nas. Więc nie rozumiem, jeżeli pani posiada taką opinię, to chcielibyśmy się z tą opinią zapoznać. Pani sekretarz, pracę komisji organizuje opiekun komisji i to on wystąpił. Pani Różo, proszę wyłączyć mikrofon, bo jest pogłos. Pani Różo, proszę wyłączyć mikrofon. Pracę komisji organizuje opiekun, pan Marcin. I pan Marcin na moją prośbę wystąpił do Departamentu Prawnego, zanim opracował porządek obrad dzisiejszej komisji i otrzymał właśnie tam taką informację, którą mi przekazał. Pani Różo, pani mówi o jednym powiadomieniu i jakby usprawiedliwia marszałka i cały zarząd, że nie powołana została komisja, ponieważ państwo, pan marszałek i pani dyrektor byli na kwarantannach. Ale nadmieniam, i to już mówiłam w swoim wystąpieniu, że wiem, że wpłynęły trzy powiadomienia. Pierwsze powiadomienie wpłynęło 29 maja i kolejne także wpływały w 2020 roku. Więc dlaczego pani powołuje się tylko na jedno pismo? Drugie pytanie, czy zarządzenie, na które ja się powołuję, Zarządu Województwa numer 124 jest obowiązujące? Bo jeszcze raz przytoczę pani, że nie jest to dobra wola i fakultatywność wyboru marszałka
w kwestii powołania komisji antymobbingowej, bo w paragrafie, 35 w punkcie 3 w rażących przypadkach mobbingu lub dyskryminacji pracodawca może zwoływać komisję w sytuacji, kiedy jest to donos anonimowy. Także przepraszam, zaraz go przytoczę. Rozdział 3, paragraf 17. Dopuszcza się możliwość analizy skargi anonimowej, jeżeli zawarte w niej informacje wskazują na istnienie mobbingu lub dyskryminacji. Czyli to nie jest tak, że anonim według szczegółowego rozporządzenia, a takim jest właśnie ten dokument, czyli zarządzenie numer 124. Owszem, jeżeli chodzi o powoływanie się na kodeks pracy czy kodeks cywilny, to te oczywiście zapisy obowiązują, ale zarząd województwa tym zarządzeniem ustalił plan, dokument prawa miejscowego, który bardziej precyzyjnie określa zasady procedur antymobbingowych i tutaj dopuszcza taką możliwość i także zakłada jako prawo obowiązujące powołanie właśnie pełnomocnika marszałka do spraw równego traktowania. To dlaczego dopiero teraz państwo powołujecie tego marszałka? Dlaczego w ubiegłym roku nie było żadnej komisji w tej kwestii, a to z tego co wiem, to kolejne pismo anonimowe czy list anonimowy był już kolejnym, trzecim listem. Proszę bardzo, Pani Rudo. Odnosząc się do Pani wypowiedzi, zarządzenie marszałka nie jest prawem miejscowym, jest aktem wewnętrznym. Jeśli chodzi o powołanie pełnomocnika do spraw równego traktowania, nie ma żadnych przepisów, które nakazywałyby powoływanie takiego pełnomocnika, zobowiązywałyby samorządy ani pracodawcy, którym jest marszałek, do powołania takiego pełnomocnika. Poza tym nawet gdyby ten pełnomocnik przy tym składzie komisji nie został powołany, to i tak ta komisja mogłaby obradować, ale marszałek zdecydował, że powoła tego pełnomocnika. Jeśli chodzi o te anonimy, o których Pani wspomina, które rzekomo wpłynęły w ubiegłym roku, to żaden anonim nie wpłynął drogą oficjalną. Więc jeżeli cokolwiek krążyło gdzieś, nie wiem, to po prostu oficjalnie przez naszą skrzynkę podawczą takie anonimy nie zostały złożone i nie zostały zarejestrowane. I trudno nam się do tego typu anonimów, nie prowadzimy jakiegokolwiek rejestru anonimów, bo nie mamy takiego obowiązku. Także. No ja bym prosił jednak o przegłosowanie mojego wniosku formalnego, bo będziemy dyskutować po przegłosowaniu wniosku. Na razie ta dyskusja nie ma sensu. Składam wniosek formalny o przegłosowanie zdjęcia punktu 5 z porządku obrad. A panią przewodniczącą Lisowską proszę o włączenie mikrofonu. Pani przewodnicząca, mikrofon. Pani przewodnicząca, proszę włączyć mikrofon. Mikrofon. Pani przewodnicząca Lisowska. Mikrofon. I proszę o głosowanie wniosku formalnego. Za chwileczkę zarządzę głosowanie. Tylko ostatnie pytanie do Pani Róży. Ciągle powołuje się na ten dokument zarządzenie numer 124. Czy Pani uważa, że ten dokument, jak Pani podkreśliła, oczywiście ma Pani rację, dokument wewnętrzny jest dokumentem nadal obowiązującym w urzędzie?
Tak, jest nadal obowiązującym. Dobrze, o to mi chodziło. Dziękuję Pani bardzo. Dobrze, Panie Marku. Jeszcze, ponieważ Pani Róża wywołała Fundację Wolności, czy Fundacja Wolności chciałaby na ten moment zabrać głos? Dziękuję, dobrze. W takim razie na wniosek pana Marka Wojciechowskiego głosujemy wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 5, czyli omówienia sytuacji w Departamencie Gospodarki. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Przepraszam, w sesji jest już uruchomiony głosowanie. Dobrze, ja bardzo bym prosiła, żeby pan Marcin podał mi wynik głosowania. Jeśli mogę, pani przewodnicząca, w kwestii formalnej, bo z tego co słyszę, to pan radny Wojciechowski złożył wniosek formalny za zdjęciem z porządku obrad, a pani podała, kto jest za wnioskiem, to żebyśmy mieli jasność w głosowaniu. Za zdjęciem z porządku obrad tego wniosku. Dobrze. Kto jest przeciw? Ja będę głosowała ustnie. Ja jestem przeciw. Jeszcze pani radna Gmyz, proszę o głos. Może dokończymy głosowanie. Kto wstrzymał się od głosu? Panie Marcinie, mogę prosić o wynik tego głosowania? Jeszcze umknęło mi gdzieś, nieoddane są wszystkie głosy, pani przewodnicząca. Ja jestem przeciw temu wnioskowi. Panie Marku, Kos. Marek Kos, jak głosował Marek Kos? Błąd w systemie do sesji, także jestem przeciw. Dobrze. Ja również w systemie oczywiście jestem za. Pani przewodnicząca, bardzo bym prosił o wywołanie jeszcze pani radnej Gmyz. Jeszcze raz. Pani Mario, Maria Gmyz, czy pani Maria Gmyz mnie słyszy? Proszę o zabranie głosu. Niestety pani Maria Gmyz się nie odzywa, jest nieobecna, w związku z tym proszę o zabranie głosu. Ja, pani przewodnicząca, bo jest, jeśli mogę jeszcze na chwilę, jest pewien problem techniczny. Pani radna Gmyz formalnie jest w trakcie obrad, jest zalogowana do Teamsa. Spróbujemy się do niej dodzwonić, być może ma jakiś problem z mikrofonem. Proszę jeszcze o chwilę cierpliwości. Pani radna, już wszystkie głosy zostały oddane. Za. Bardzo proszę. 3 głosy za, 2 przeciw. Dobrze, w takim razie wniosek pana Marka Wojciechowskiego został przyjęty i dzięki temu wnioskowi z porządku obrad zostaje wykreślony punkt 5. Zatem wracamy do przegłosowania przyjęcia dzisiejszego porządku obrad. Kto z Państwa radnych obecnych przyjmuje porządek obrad w zmienionym kształcie. Proszę o głosowanie. Jestem za. Kto z Państwa jest za? Proszę bardzo o podniesienie ręki lub zagłosowanie w e-sesji. Kto z Państwa jest przeciw lub kto z Państwa się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Czy mamy już wyniki, panie Marcinie? Jeszcze czekamy na panią radną Gmyz. Mamy już wyniki. 5 głosów za. Dziękuję bardzo. Zatem przyjęliśmy porządek obrad i przechodzimy do punktu trzeciego.
Przyjęcie protokołu numer 9/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2020 roku. Szanowni Państwo Radnych, porządek został Państwu okazany drogą mailową. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Jeśli nie ma uwag, proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw lub kto się wstrzymuje od głosu? Jestem za. Panie Marcinie, czy mamy wyniki? Czekamy na panią radną Głys. Dalej nie mamy. Mamy? Nie mamy jeszcze głosu, więc nie wiem, czy... No ale cztery głosy wystarczą do prawomocnego kworum. Czy mamy głosy pozytywne? Tak, cztery głosy za. W związku z tym dziękuję bardzo. Przyjęliśmy protokół z posiedzenia komisji i przechodzimy do czwartego punktu dzisiejszego posiedzenia. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego na rok 2021. Zanim przystąpimy do głosowania, bardzo proszę, panie Marcinie, czy mógłby pan odczytać ten porządek, ten plan pracy? Oczywiście, tylko poproszę o sekundkę. Bardzo proszę. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego na 2021 rok. Punkt pierwszy. Ocena programów naprawczych jednostek służby zdrowia oraz sytuacja finansowa szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa lubelskiego. Punkt drugi. Kontrola wydatków województwa za rok budżetowy 2020 oraz zaopiniowanie wykonania budżetu województwa lubelskiego za rok 2020 i przedstawienie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego. Punkt trzeci. Informacje o stanie przygotowań i stopnia zaawansowania w pracach nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2021-2027. Punkt czwarty. Informacja na temat działań podejmowanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Punkt piąty. Ocena efektywności realizacji zadań oraz planu działań na następne lata spółki Lubelskie Dworce Spółka Akcyjna. Punkt szósty. Sprawy bieżące oraz wynikające z prac sejmiku województwa lubelskiego. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi do tego planu? Czy członkowie Komisji Rewizyjnej akceptują ten plan lub mają jakieś swoje wnioski? Bardzo proszę o głos. Nie ma chętnych? Okej, dziękuję bardzo. W związku z tym przechodzimy do przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Bardzo proszę o głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem okazanego planu pracy komisji? Proszę o głosowanie za, przeciw lub wstrzymanie się od głosu. Głosuję za. Pani radna Gmyz jeszcze nie zagłosowała po raz kolejny. Ale mamy kworum? Tak. Dziękuję bardzo. Jaki jest wynik głosowania? 4 głosy za. Bardzo dziękuję. W takim razie plan pracy naszej komisji mamy przyjęty na rok 2021 i przechodzę do kolejnego punktu dzisiejszych obrad. Sprawy różne i wolne wnioski. Bardzo proszę, czy pan Marek Kos lub inny gość lub członek komisji w tym miejscu chce zabrać głos?
Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, no trochę smutne to, że głosami Prawa i Sprawiedliwości nie możemy na dosyć ważny temat porozmawiać. Znaczy, na pewno nie zakneblujecie nas, no bo dzisiaj jest 5 lutego, za 10 dni 15 lutego będzie sesja sejmiku i tak na ten temat będziemy rozmawiali. Być może nawet wniesiemy to jako punkt do porządku obrad. I po prostu nie zakneblujecie nas, opozycji, w sprawach tak istotnych jak prawa pracownicze. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmuje komisja rewizyjna, to panie radny Marku Wojciechowski, nie tylko opiniowaniem wniosku absolutorium czy budżetem, tak jak żeśmy to przegłosowali, było to też w poprzednich latach, bo też razem byliśmy w komisji rewizyjnej, też zajmowaliśmy się sprawami ważnymi dla województwa lubelskiego, w tym patrząc na funkcjonowanie samego urzędu marszałkowskiego. Z mojej strony, ja wcale dzisiaj nie chciałem i nadal nie chcę merytorycznie dyskutować na temat tych skarg, które wpłynęły do marszałka czy do przewodniczącego. Ja chcę rozważyć to pod względem tylko formalnym. Czy takowe skargi wpłynęły? Jeżeli wpłynęły, to dlaczego dowiadujemy się tego z mediów? Jeżeli czytam w jednym z regionalnych dzienników, że wpłynęły te skargi do przewodniczącego sejmiku, czego nie poinformował radnych, czego chociażby nie poinformował, że istnieje taki brzydki problem w urzędzie przewodniczących klubów radnych. Tą sprawą trzeba było się trochę inaczej zająć. My jako komisja rewizyjna możemy ocenić na przykład działanie zarządu, czy robi to wszystko zgodnie z odpowiednimi procedurami. Bo samo to, że pan marszałek jest chory, że przebywa w szpitalu, no liczę, że stan zdrowia bardzo już poprawił mu się w tej chwili, że będzie mógł szybko wrócić do pełnej sprawności. Niemniej jednak, jak nie ma marszałka, to urząd dalej jest. Urząd nadal funkcjonuje, są wicemarszałkowie. Ktoś się tym powinien zająć, a nie czekać na marszałka, kiedy marszałek wróci. To, że nie ma osoby, na którą te donosy są, to w ogóle nie jest istotne. Trzeba zbadać całą sytuację, dokumentację i rozmawiać z ludźmi, a nie przyjąć, dajmy na to, negację, że to wszystko nieprawda. Także to my jesteśmy od oceny tego, jak działa urząd, jak działa, czy wykonuje pewne procedury. A sprawą merytoryczną, czy tam są znamiona mobbingu, czy ich nie ma, ja nie chcę z tym mieć nic wspólnego, nie jestem od tej oceny. Od tego jest komisja antymobbingowa i później jej wnioski, które powinny iść do odpowiednich organów urzędu, a następnie ewentualnie do organów ścigania. Także chciałem rozmawiać tylko jedynie pod względem formalno-prawnym nad tym, co się wydarzyło. I ubolewam, że pewne sprawy, które dzieją się w Urzędzie Marszałkowskim, są przed radnymi opozycji zatajane, że my nic o tym nie wiemy. Dowiadujemy się od regionalnych dzienników, od dziennikarzy z mediów. To jest po prostu bardzo zła informacja i ubolewam. Dziękuję. Dziękuję panie Marku za ten głos i bardzo proszę, pan Marek Wojciechowski się zgłasza. Proszę bardzo. Ja tylko krótko. Jak już dowiedzieliśmy się przed chwilą od pani sekretarz, żadna formalna skarga nie wpłynęła, nie licząc anonimowej, więc procedury stanowią tak, a nie inaczej, że w tym przypadku nie ma konieczności zajmowania się tą sprawą, ale mimo wszystko, jak już pan radny i wszyscy dowiedzieliśmy się, ta sprawa będzie procedowana, komisja rozpocznie swoją pracę, zaczekajmy na rzetelne, obiektywne ustalenia, odsuńmy to wszystko z dala od jakiejkolwiek polityki, bo ja rozumiem, że prawda, pan radny powie, że on nie podchodzi politycznie, pani radna też, ale dzieckiem tutaj nikt nie jest. Każdy wie, jak to wszystko wygląda, więc naprawdę zostawmy. To nie jest ten etap, żeby to rozdmuchiwać, tylko, bo to rzeczywiście taki niepotrzebny nacisk medialny, jak i również polityczny na taką czy inną, na taki czy inny organ jest tutaj zupełnie niepotrzebny. Dajmy spokojnie popracować tej komisji, która jakieś ustalenia na pewno podejmie, wnioski również przedstawi zarządowi. Ja oczywiście podtrzymuję swoją prośbę, żeby te ustalenia przekazać również naszej komisji, żebyśmy
mieli pewność, bo ja też chcę wiedzieć, co tam się stało. To nie jest tak, że ja nie chcę wiedzieć, czy coś tam się stało, czy coś się nie stało. Ja to chcę wiedzieć, tylko wiem, że nie jestem do tego na tym etapie uprawniony, żeby to rozstrzygać. Niech to rozstrzygają organy, które są do tego powołane, które to zbadają w sposób merytoryczny i obiektywny. I tylko o to mi tutaj chodzi, a już pani sekretarz wyjaśniła, że z formalnego punktu widzenia można by się było w ogóle tą sprawą nie zajmować. Dziękuję. Panie Marku, a pan z uporem maniaka ciągle powtarza przed pozostałymi członkami komisji kłamstwa. Dlatego, że pani skarbnik na moje pytanie, czy zarządzenie, które dzisiaj cytuję, 124-216 Marszałka Województwa Lubelskiego, jest obowiązującym dokumentem wewnętrznym w sprawie procedur antymobbingowych. Powiedziała, że jest. I to, co pan mówi, to jest wszystko kłamstwo, bo prześlę panu mailem zapisy, które mam przed sobą, żeby pan przeczytał. I to, co pan mówi, nie jest prawdą. Druga rzecz, panie Marku, mandat radnej czy radnego zobowiązuje do tego, aby stawać zawsze po stronie słabszych. Po tych. Jest mi przykro, jako kobiecie, ale także jako pracodawcy, że pracownicy Urzędu Marszałkowskiego muszą szukać pomocy w mediach, a nie u marszałka. Marszałek zamiata pod dywan i jest mi przykro, że pan ciągle opowiada kłamstwa po prostu, że na tym etapie nie powinniśmy, powinniśmy, panie Marku, ponieważ jesteśmy radnymi. Proszę, jak pan mówił, ja panu nie przerywałam. W związku z tym proszę o chwilę cierpliwości. Będzie pan miał możliwość odniesienia się. Panie Marku, ja nad nikim nie robię żadnych sądów kapturowych. Ja nie chcę po prostu nikogo osądzać. Ja chcę uspokoić sytuację i zareagować na wołanie o pomoc. Ponieważ to nie jest moja pierwsza interwencja, ani moja pierwsza interpelacja, którą dzisiaj złożę, bo nic innego mi nie pozostaje, tylko zapytać wprost marszałka o fakty, bo dzisiaj nie miał odwagi przyjść i powiedzieć radnym, ani pan Mulawa, ani inny członek zarządu, który mógłby reprezentować wysoki zarząd przed tą komisją. W związku z tym niech pan mi nie wkłada w moje usta, że ja coś chcę politycznie wykorzystywać, bo ja doświadczyłam mobbingu w Centrum Spotkania Kultur, kiedy tam interweniowałam, kiedy komisja rewizyjna przesłuchiwała byłego dyrektora tej jednostki. I to nie był pierwszy przypadek. Procedury, jakie zostały wszczęte właśnie w tamtej sytuacji, także pozostawiają wiele do życzenia, ponieważ przesłuchiwano personalnie pracowników, a nie anonimowo. Nie można personalnie oczekiwać od pracownika, że stanie przed komisją i będzie zastraszony i przerażony o utratę swojego miejsca pracy. Jakiekolwiek zdarzenia opisywał. Ankiety powinny być anonimowe, a w wielu jednostkach nie były i procedury, które obowiązują w dochodzeniach dyskryminacyjnych i antymobbingowych, naruszały prawa pracownicze. Są sprawy w sądzie przeciwko właśnie dyrektorom, którzy dopuszczali się mobbingu i byli pracownicy te sprawy wygrywają. Więc panie Marku, niech mi pan nie opowiada, ponieważ to, co się dzieje w tej chwili, to jest próba jakby komunikowania na zewnątrz i proszenia o wsparcie. Nie zamiatajmy tego pod dywan. Pracownicy nie mają do kogo pójść, przyszli do radnej, a pan mówi, że my nie jesteśmy odpowiednim organem, żeby się tym zająć. My jako radni mamy obowiązek się zająć wszędzie tam, gdzie łamane jest prawo, a prawo jest łamane
zarówno przez zarząd województwa, który mając to rozporządzenie, gdzie pani sekretarz powiedziała, że jest to rozporządzenie obowiązujące, łamie jego zasady. Pan marszałek po ilu latach powołuje, ile już rządzicie? Dopiero teraz on mówi, że on nie musi, ale on powoła pełnomocnika do spraw równego traktowania. Pamiętam, jak broniłam komisji. Była Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania. Zmieniliście nazwę. Ja jedyna broniłam, że należy mieć komisję, która będzie zajmowała się równym traktowaniem w urzędzie. Niestety wykreśliliście ten człon z komisji. I teraz pan mi mówi o tym, że ja coś wykorzystuję politycznie, że ja jakiś sąd kapturowy robię. Panie Marku, proszę o odrobinę zrozumienia sytuacji. Ja nie chcę zaogniać. Ja nie chcę zaogniać. Ja chcę, aby doszło do sprawiedliwego zweryfikowania tych pism, które dotarły i chciałabym, bo obiecał mi pan Jerzy, że on też po prostu wypowie się dzisiaj na tej komisji, nasz pan przewodniczący. Był na początku, nie wiem, czy dalej uczestniczy. Ja tylko apeluję o to, aby wyjaśnić tą sprawę i ją po prostu załagodzić. Ja nikogo nie chcę tutaj sądzić na tym etapie, tylko proszę o wsparcie i udzielenie pomocy wołającym o pomoc pracownikom tego departamentu. Także panie Marku, przykro mi, że pan jakby reprezentując większość sejmikową zdjął ten punkt, nie chce dyskutować, nie chce wyjaśnień, nie chce tutaj pomóc w ochronie dóbr osobistych i praw pracowniczych osób, które o to proszą, bo proszą, po prostu proszą. Także przykro mi, że pan wziął to na siebie, bo to ciężka rola, tak? Więc ja nie chcę tutaj przedłużać. Czy pan Jerzy Szwaj chciałby zabrać głos w tej sprawie? Panie Marcinie, czy jest zalogowany jeszcze pan przewodniczący, pan Jerzy Szwaj? Nie widzę, chyba nie jest już zalogowany. No właśnie, także... Ale pani przewodnicząca, my żeśmy to z porządku obrad zdjęli, a my nad tym dyskutujemy, to jest przecież jakaś paranoja. Wam, że tą dyskusję przeprowadzę w wolnych wnioskach i każdy będzie mógł się wypowiedzieć. Uważam, że nie powinniśmy zdjęli to z porządku obrad. Czy to zostanie uwzględnione? Zawsze możemy mówić o pani zaprzecza w tym momencie. I tak zawsze się dzieje, panie Marku, i mówimy o problemach. Nie, nie dzieje się. Tutaj powinniśmy teraz rozmawiać w innych sprawach, a nie w tej. Zdjęliśmy to z porządku obrad. W jakiej sprawie chcemy rozmawiać? Bardzo proszę wrzucić to na wokandę, będziemy rozmawiać. O czym pan chce rozmawiać w wolnych wnioskach? Ma pan jakiś temat, który chciałby pan poruszyć? Ja nie mam. Czy mnie słychać, pani tak? przewodnicząca? Przepraszam, ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w wolnych wnioskach w jakiejkolwiek sprawie? Owszem, zgłaszałam się. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni i goście, cała ta dyskusja jest bezprzedmiotowa i nie powinna się odbywać, dlatego że punkt piąty brzmiał omówienie sytuacji w departamencie i tak dalej, i tak dalej. Nie jest naszą, pani przewodnicząca natomiast powiedziała, że chce omówić tutaj sposób prowadzenia tej sprawy. Omawianie sytuacji w departamencie nie jest naszym zadaniem i nie może być naszym zadaniem, dopóki komisja antymobbingowa nie wypowie się na ten temat. Nie jest naszą rolą omawianie sytuacji. Proszę zwrócić uwagę, albo punkt został niechlujnie sformułowany i nie dotyczył sprawy, o której pani mówiła. Dlatego też odrzucenie tego punktu było absolutnie konieczne, ponieważ zupełnie
tytuł brzmiał inaczej, a sens chciała pani nadać inny. Nie wiem, czy pani nie rozumie, ale absolutnie do odrzucenia na tym etapie postępowania. Dziękuję. Pani radna, to rozumiem, że jeżeli komisja antymobbingowa się nie zbierze, a nie zebrała się od maja ubiegłego roku, to nadal nie będziemy mogli się zająć tą sprawą, tak? Bo przecież było kilka sytuacji, w których był powiadomiany zarząd, także przewodniczący sejmiku o aktach dyskryminacji i łamania praw pracowniczych i komisja od maja się nie zebrała. To myśli pani, że jak się nie teraz się zbierze? Daje mi pani takie słowo? To znaczy ja nie daję żadnego słowa i od mojego myślenia to nie zależy zupełnie, ale dostała pani deklarację od pani tutaj występującej, pani Róży Dyrki, że ta komisja się zbierze i będzie obradować. Także musimy spokojnie czekać, nie wpływając zupełnie na opinię tej komisji. Musimy być cicho i z dala. A ocenić postępowanie zarządu jak najbardziej. Tylko trzeba było inaczej sformułować ten punkt, bo on zupełnie tego nie oznaczał. Dziękuję. Właśnie, w punkt, pani. Dziękuję pani Barbaro, bo rzeczywiście w punkt. My od tego powinniśmy być cicho i z dala na tym etapie. Przepraszam, ja jestem w pracy, także słucham wszystkiego, uczestniczę, ale muszę od czasu do czasu się wyłączyć. Czy są jeszcze jakieś głosy w wolnych wnioskach? Jeszcze tylko, jeśli pani przewodnicząca pozwoli, w kwestii informacyjnej, ponieważ pan przewodniczący Jerzy Szwaj był cały czas obecny i dyspozycji do tego punktu. Natomiast po zdjęciu z porządku obrad musiał się wylogować z powodu obowiązków służbowych, a to tylko chciałam zaznaczyć, że był obecny do tego punktu cały czas, bo tu też padło pytanie, w tej chwili musiał się wylogować. Dziękuję bardzo. Pani radna, proszę o włączenie mikrofonu. Pani przewodnicząca Lisowska. Przepraszam bardzo. W związku z wyczerpaniem się porządku obrad i braku kolejnych chętnych do dyskusji, zamykam dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję państwu za obecność.